Przedsiębiorstwo JCB zostało założone w Anglii w 1945 roku przez Josepha Cyrila Bamforda. Stąd też jego nazwa. Litery J, C i B w nazwie to inicjały założyciela. Historia marki zaczęła się od wynajętego przez Bamforda garażu na przedmieściach Ataxeter. To właśnie tam, za pomocą zestawu spawalniczego za 5 funtów, zbudował on swoją pierwszą przyczepę wywrotkę, którą sprzedał następnie za 45 funtów na miejskim targu. Zainteresowanie jego produktem było tak duże, że postanowił on rozpocząć produkcję seryjną. Niedługo po tym w jego zakładzie pracowało już 6 osób. Tak właśnie rozpoczęła się historia jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek produkujących ciężki sprzęt rolniczy i budowlany. Obecnie JCB jest największym producentem sprzętu budowlanego w Europie. Przełomowym momentem w historii firmy był rok 1953. Wtedy właśnie Bamford stworzył nowy rodzaj maszyny, konstruując pierwszą w historii koparkę ładowarkę, czyli połączenie funkcjonalności koparki i ładowarki czołowej. Cały projekt był genialny w swojej prostocie, gdyż opierał się on na gotowym podwoziu ciągnika rolniczego, do którego zamontowano przedni tur oraz tylne ramię koparki. Maszyna z uwagi na swoją uniwersalność stała się hitem, a skrót JCB przeszedł do słownika języka angielskiego jako określenie tego typu maszyny. Początkowo produkty JCB wcale nie były żółte ani pomarańczowe. Pierwsza koparko-ładowarka była pomalowana na niebiesko i czerwono. Dopiero kolejna generacja miała domyślnie kolor żółty. Było to związane z zachowaniem bezpieczeństwa na placu budowy. Jaskrawe kolory sprzętu bardziej rzucają się w oczy kierowcom i pozostałym pracownikom. W 1991 roku JCB zadebiutował na rynku ciągników z pierwszym modelem serii Fast Track. Była to bardzo innowacyjna jak na tamte czasy konstrukcja dedykowana przede wszystkim do pracy w transporcie. Ciągniki JCB miały równej wielkości koła oraz kabinę umieszczoną na samym środku podwozia, dzięki czemu obserwacja pracy maszyny za ciągnikiem była znacznie prostsza, gdyż błotniki nie zasłaniały operatorowi widoku. Sam Fast Track potrafił rozpędzić się do 60 km na godzinę, co jak na tamte czasy dla ciągnika rolniczego było nie lada wyczynem. Taka konstrukcja miała jednak również swoje wady. Największym mankamentem tych ciągników był w porównaniu do konkurencji stosunkowo niewielki uciąg, przez co Fast Track w ciężkich pracach uprawowych nie dało sobie rady tak dobrze jak ciągniki o klasycznej konstrukcji. Seria Fast Track jest produkowana do dzisiaj, a w zeszłym roku miała miejsce premiera najnowszego modelu 8000. Oprócz produkcji maszyn rolniczych i budowlanych, JCB produkuje również generatory prądotwórcze. Dwa generatory JCB były wykorzystane m.in. do zaopatrzenia w prąd planu doskonale znanego serialu dla dzieci Teletubbies. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielką stratą dla kinematografii byłby brak tego programu.